Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czolo z tej strony, kłaniam się. Nie zgadniecie, na jakiej stronie jestem i na jakim koncie. Czesko, Marianow Podstawkowicz, lecimy dalej. No, póki jest pasa, póki się wygrywa, no to trzeba ciągnąć ten wątek, proszę Państwa. Będzie w trąbę, to przerzucam się na Partię Mistrzów. Nie żartuję, Partię Mistrzów też planuję, już w ten weekend. Rywal 1484. No, rozstrzał jest mocny, ostatnio grałem z 1800, dzisiaj 1484. Wrzucę D4, zazwyczaj nie gram, ale kół cieszę, ludu. B6 to mi grają często na E4 ten wariant, znaczy tą obronę Owena. Tutaj to przejdziemy do Owena. To przejdziemy do Owena tak naprawdę. Zaproszenie do Owena. Owen dzwonił, zaprasza, mówi wpadaj. Będę flankował gońca hetmańskiego, ja wie w porządku. Ideą tutaj jest zagranie przez E6, przyjście gońcem tutaj. Związanie skoczka, który broni tutaj. Ja często gram tutaj A3. Znaczy często. Często nie dostaję tych pozycji. To jest taki mniej popularny debiut. Natomiast wciąż grywalny. No dobra. Bronimy tutaj, bo był podwójny atak. On chciał jeszcze tutaj związać, wyłączyć obrońcę. No i D5. No i dobrze. I teraz tak. Trzykrotnie napadam. Nie mógłbym zagrać hetman E2 właściwie, ale wtedy mi wisi tutaj na koniec dnia, więc niekoniecznie. Mogę zapchać to pierwsze, co przychodzi do głowy. Skoczek D7 i C5, tak? Czy skocz... No tak, innej opcji nie widzę. Innej opcji chyba nie widzę, chyba że konie 4. No dobra, zapcham. Zapcham, zyskam tempo, troszeczkę przestrzeni. Skoczek E4. No ja chcę, żebym ja zabił, on bije. Nie muszę reagować. Ja chyba trzymam keep it closed, zamkniętą tu diagonale. Wejdę sobie po prostu skoczkiem i zroszuję. Jak chcesz zbić, to spoko. Czy właśnie pytanie. Przepraszam. Spoko czy nie spoko? Hetman E2 mógłby wymusić bicie, bo wtedy jest trzykrotny napad tutaj. Bicie. Pytanie, czy ja chcę od razu zabić? Chyba że zbiję i tak zagram. Znowu wisi tu. A, zobaczymy, co zrobi rywal. W sensie, jeżeli chce, to niech bije. Ja się rozwijam, zostawię sobie możliwość zrobienia roszady. Oj, nie pamiętam już, co tu się grało. Powiem szczerze, tyle... Przepraszam, najmocniej coś mnie... Kłaczek. Coś mnie tutaj drażni. Nie pamiętam, co tu się grało. W tyle tych debiutów jest Albania. No tak, D5, C5. No fajnie, gościu zna to, co gra. Lubi to, widać, że to lubi. Widać, że to lubisz. Fajnie, czek. Czek. I skoczek się zasłania. Czekaj. Mógłbym to capnąć. No bo co teraz? On chce, żebym je zbił, tak? I mi załaduje pchnięcie. Ale nie możesz. Bo wtedy tracisz tu. Jak tu zbije, to tu osłabia, ale on to zabije. On chce też C4 zagrać. A! Niech coś się dzieje. Oczywiście goniec wybija. Oczywiście goniec wybija. Ja roszuję, żeby zabezpieczyć F2. No i teraz tutaj duży błąd byłby przepchnięcie na D4, blokujesz gońca i zostawiasz kółnia na pastwę losu. Nawet z takim czymś mogę grać, chociaż może nie jest to tak przyjemnie. W sensie nie jest to takie przyjemne, mam na myśli fakt, że mam poszarpane piony i on ma chyba trochę lepszą pozę. Kurde, pierwszy raz chyba po debiucie nie stoję przyzwoicie. Znaczy, debiut jeszcze trwa, ale... Pytanie, co tu trzeba było grać? Czy zabić na E4, czy grać hetmanem na E2, wymuszając bicie na C3? Dobra. Gramy. Ja zrolowałem. Zrolowałem. Mam prawie wszystkie figury w grze. No to byłby duży byk, bo to... Tak, no zabił. No, też bym wziął. Też bym wziął w partii. No on ma chyba trochę lepszą pozycję, wydaje mi się. Chociaż trzeba... Mieć na uwadze, że po roszadzie wchodzi chyba klasyczna ofiara gońca. Ubu-dubu, bang, check. A, tak, to bez zastanowienia trzepnąłbym na H7, powiem wam szczerze. No dobra, ale to jest historia. To jest historia. No teraz chyba tak mogę, nie? Teraz chyba mogę tak, bo ja chciałbym bardzo... Chociaż z drugiej mańki, jak mi tutaj trzepnie... To faktem jest, mam otwartą linię, ale mam dwa tramwaje. Takie tramwaje to nie koniecznie mnie tutaj satysfakcjonują. Hmm.
To będzie można rozważyć kiedyś. Mój kuń znalazłby się tutaj chyba dobrze by stał. Nie można go wydupcyć. A jak chcesz bić, to spoko. Ja chętnie zostanę z parą gońców i z granym pionkiem w kierunku centrum. Okej. Okay. Co tak pokasujesz, chłopie? Jesteś na wizji. To prawda. Gdzieś tu miałem neoangin. A, kryptoreklama. O, proszę. Proszę. No to teraz chyba tak. Ale teraz tu mi wisi. Ajajajajajaj. Czekaj. Czy tu są taktiksy? No nie ma żadnych taktiksów. Są taktiksy. Łubu, dubu, czek. Chyba, że zaczniesz od gońca. I wtedy nie mam tego. Ale dobra to. Chodzi o to, że ja chcę łup tutaj coś po szaszku. Czyli tak zagram, on zbije tu wtedy. Niedobrze, niedobrze. Ja tu, on tu. Ja tu, on tu, ja tu. I fajnie jest. Dobra, gram tą wieżą na jeden. Chcę pobronić tu zawczasu, a jak Bóg da, będzie czas, będzie czas. A, zabił. No i co, wpadasz mi w pułapki? Nie możesz tu bić. On już widzi, że nie może. Stąd ta pauza. A, no to teraz pozycja jest super. Znaczy w sensie lepsza, lepsza. Rozwiązałem to napięcie w centrumie. Zgrałem pionka. Tutaj pozbyłem się tego dublaka. Już nie mam tramwaju. Tramwaj numer linii 11 przeszedł na linię D. I goniec musi odejść. No on widzi, że tutaj będzie problem. Tak, tak, tak. No ale fajnie. No zawodnicy już kminią, że nie można takich pioneczków pobierać. Chyba, że jakieś trącenie jest, którego nie widzę. Ja wszystko widzę. I cały czas trzymam jego gońca zamkniętego, mu jest lepszy. A wołenie, jego goniec ma być superior, więc jest fajnie. Dobra, zjeżdżaj stąd. Czek! To jest dobry szach, bo tu chyba go doroszuje. No, chyba to go doroszuje właściwie. Bo nie ma tej zasłony tej też, więc król F8 trzeba grać. I wieża nie wchodzi. Dobra, mała tucik się pojawił na zegarze. Na szachownicy. No przepraszam najmocniej, no nie będę przepraszał. W sumie czemu miałby? Kurde balans, król F8. Jak to gryźć? Chłopie, chłopecki, jakieś urklifty mi się marzą. On stoja na razie, on stoja totalnie. Tiu-tiu. Dawaj te wieże. Mhm. Dawaj te wieże. Goniec G5, wieża F3. Zbiciu to zbiciu. Pytanie czy może wieżą. Ja będę atakował tam, gdzie mój pion stoi wyżej. Kiedyś czytałem w Patryka Wolfa chyba w książce, że atakuj tam, gdzie masz więcej przestrzeni i gdzie twój łańcuch pionowy jest bardziej wysunięty. O, okej. Okay. Pewnie to jest idea. Tylko zawsze tu mogę zagrać i mieć to w dupie. No dobra, tak chciałem chyba. Czekaj. Może najpierw... Chciałem tu i tu i tu. No to marzenie, ale... Dobra! Na razie tak. Już się zabezpieczam tutaj, się nie boję. Chcę wyjść hetmanem. Bo po tym to może tioi, tioi, tioi. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No te gońce, ta wieża i ten hetman, one wszystkie mają jedno marzenie. W tej szachowej tragikomedii chcą stać się bohaterami, dostać się virtuti militari za oddanie życia. W kontekście ataku na króla przeciwnika, który niestety nie zroszał. To prawda. Okej. Okay. Oczywiście masa gry, obaj mamy po parze gońców, materiał jest równy, rywal nie ma słabości zbyt wielu. Uf, ha, 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 ha. No tak, no ja tu tempa nie mam, więc on tutaj zagrał ciekawy ruch. Hetman G.
G4. Hetman G4. G5. Hetman G4, H5 najprędzej. Ja tu, on tu. Czekaj, bo chyba trzeba olać tego pionka, chociaż nie wiem, czy można go olać. Chyba nie. Chyba nie można go olać. Sorry, motory. Jestem chyba jedynym YouTuberem, który pije pustą butelkę na wizji. Tu chodziło o pionka D4 tylko. Jezus Maria. Co ja gram? Urde balans, człowieku. Ubu, dubu, bęk. Co ja tu gram? O Jezus. Nie widziałem tego. Nie widziałem tego. Bum, 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 bum. O boż. O boż. Straciłem właśnie wieżę. W podły sposób. Ja to jeszcze wygram. Jezu, ale podstawkę. Kurwa, zagadałem się. No dobrze, to teraz trzeba. Trzeba pograć ostro. Na pewno trzeba zrobić furtkę, co by mat nie groził, albo jakieś takie powroty. Mógłbym zbić, zbić, zagrać hetman. Tu. On tu. Nic tu nie ma. Ależ uderzenie, potężne. Potężne uderzenie. Jeszcze ostatnia nadzieja, że tu walnie, nie? Ojej, jeszcze dobrze zagrał. Jeszcze dobrze zagrał, dranie. No chyba trzeba jechać all or nothing. Ojej, ojej. Masakra. Masakra. To jest, dobra, to będzie wór. Nie, no nie widziałem, że wierzę. Co ja gram w ogóle, co ja gram? Ojej. Przerwa się przyda. Parę dni od podstawkowicza, bo jest za grubo. Jest za grubo. No tu nie ma w ogóle follow-upu, nie? Najlepsze jest to, że po tym jest to, on wraca, nic nie ma. Po tym jest to, on wraca, nic nie ma, nie? Szok. Do poddania, człowieku. Do poddania ta partia jest. Nie no, kurde. Chłopie, ja się uparłem na tego pionka. Mówię, ja zastawię sidła. Jak weźmie na D4, to bicie, goniec, G6. Zapominając w ogóle o wieży, nie? Tak, nie ma co tutaj. Ojej, co ja gram? Co ja gram? Nie no, dobra partia szła. Jak to można było? Tak, no tu należało po prostu zagrać wieża B. Po prostu wieża B. No zobaczcie sami zresztą. Ojej. 60%. No nie dziwię się, że 60% minął. No, bicie na D4. No i tu białe są lepsze, tak jak mówiłem, troszkę. A wieża B1. A, wieża B1 i chyba może wziąć na D4, nie? Tak, może. No i sporo gry jeszcze, nie? Sporo. Ja oczywiście chciałbym tutaj dalej tam atakować, ale